znajdujemy się w stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański. Tutaj na stałe mieszka 5 osobników foki szarej. Te foki tutaj już z nami zostaną. Codziennie przeprowadzane są treningi medyczne, odwiedzają nas goście i tutaj właśnie dzięki temu stadu hodowlanemu mogą się dowiedzieć o biologii fok, jak najwięcej właśnie o fokach żyjących tutaj u nas w Bałtyku. Trening medyczny, który przeprowadzamy tutaj codziennie z naszymi fokami o godzinie 11 i 14, polega na tym, aby pomagać naszym zwierzętom w takich sytuacjach, kiedy foka nam zachoruje. Wtedy foka jest nauczona czy badania ultrasonograficznego, czy rentgena, poprzez właśnie powtarzanie takich codziennie ćwiczeń. I oprócz takiego typowo medycznego treningu mamy taki trening bardziej jakby rozrywkowy, aportowanie piłki, wyskok fok z wody, takie bardziej zabawowe ćwiczenia, a te ćwiczenia mają na celu urozmaicenie tutaj życia naszym podopiecznym w naszym fokarium, umocnienie więzi pomiędzy opiekunem a zwierzęciem, żeby ta współpraca była jak najlepsza. Najczęściej na rehabilitacji mamy młode osobniki, które z jakiejś przyczyny straciły kontakt ze swoją karmiącą mamą. Wtedy my przejmujemy opiekę nad takim szczenięciem. Około 2 miesięcy, czasami 3 miesiące, czasami krócej. Zależy od tego, co foce dolega. Jak zobaczymy fokę na plaży, przede wszystkim, i tutaj zawsze prośba, nie podchodzić, minimum te 20 metrów. My byśmy chcieli tak, najlepiej, żeby foka w ogóle nie zdawała sobie sprawy z naszej obecności, ponieważ ona wychodzi na ląd po to, aby sobie odpocząć, czy po długiej wędrówce, czy po polowaniu, czy jak jest okres linienia, bardzo lubi wygrzewać się na słońcu. Tak samo jak my lubimy się wygrzewać na słońcu, tak samo lubią foki. Samice na lądzie wydają na świat potomstwo i tam przez kolejne 3 tygodnie opiekują się nim, więc prośba, żeby do takiego zwierzęcia nie podchodzić. Każdą taką obserwację zgłosić do nas pod numer 601-88-9940. Współpracujemy z Błękitnym Patrolem WWF. Każdą taką obserwację sprawdzamy wręcz natychmiast i wtedy decydujemy razem z Błękitnym Patrolem, czy foka jest na plaży i sobie tylko odpoczywa, czy wymaga naszej pomocy. Wtedy przyjeżdżamy po nią i zabieramy ją tutaj do naszego ośrodka. Mamy tutaj w stacji morskiej 2 wolontariaty. Wolontariat zimowy i tutaj wolontariusze trafiają do nas, potrzebni nam są do opieki nad właśnie małymi fokami. On się zaczyna w marcu do końca maja. Szukamy takich osób, które są zdeterminowane, bardzo pracowite, ponieważ taka opieka czasami trwa od rana do wieczora. Rekrutację zaczynamy już po nowym roku. Można zaglądać na naszą stronę internetową www.fokarium.pl i tam zaczynamy rekrutację i można wysyłać zgłoszenia do nas na wolontariat, na co bardzo, bardzo zachęcamy.